W dzisiejszym meczu, to co chciałem powiedzieć w tym momencie, podsumowując mecz, uważam, że nasza mało doświadczona drużyna w dniu dzisiejszym spotkała się z taką realną piłkarską rzeczywistością związaną z rywalizacją o coś w pierwszej lidze. Można powiedzieć, że trochę zderzyliśmy się ze ścianą. Ale to tylko takie bardzo obrazowe podsumowanie tego meczu z mojej strony, ponieważ wiele czynników złożyło się na tak wysoki wynik z mojej perspektywy. Oczywiście przegrać można było 1-0 i 1-5, to są w dalszym ciągu 3 punkty, natomiast cały scenariusz i przebieg tego spotkania był zdecydowanie bardziej złożony niż tylko sam suchy wynik, który mógłby sugerować ten bardzo jednostronny mecz. Wydaje mi się, że oprócz tego, że przegraliśmy tak wysoko, to były momenty, w których mieliśmy coś do powiedzenia, w których staraliśmy się poprawić wynik, szczególnie początek drugiej połowy, pierwsza część drugiej połowy. Wydaje mi się, że dobrze weszliśmy w tą drugą część, nie tak jak pierwszą. I przy stanie 2-1 próbowaliśmy zdecydowanie poszukać bramki wyrównującej. Były nawet w tym okazje. A w sytuacji, w której straciliśmy trzecią bramkę i zaraz bardzo szybko zawodnika, pojawiła się sytuacja, w której rzeczywiście potrzeba było naprawdę dużego boiskowego doświadczenia, jeżeli chodzi o zachowania, o prowadzenie dalszym ciągu gry. Uważam, że to spowodowało, że ten wynik jest tak wysoki. Natomiast co do jeszcze jednej krótkiej opinii, to zdecydowanie Arka dzisiaj pokazała z mojego punktu widzenia wartość piłkarską na tym poziomie pierwszej ligi. Mam tu na myśli nie tylko zawodników, ale też jako drużyna. W związku z tym nie bez powodu, jak mogę to powiedzieć, zajmuję fotel lidera. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę. Dzień dobry, Mateusz Hawrot-Meczyk. Ja chciałbym zapytać panie trenerze o tę sytuację z czerwoną kartką dla Szymczaka. Jak pan ocenia ją? No byłem zdziwiony. Oczywiście byłem zdziwiony szybko i tak zdecydowaną reakcją arbitra na ten faul. Oczywiście faul był, nie ma tutaj dwóch zdań. Pytanie, czy na czerwoną kartkę. No sędzia podjął taką decyzję, nie miałem okazji jeszcze tego zobaczyć, ale nawet jeśli zobaczę, no to nie ma już na to wpływu. Uważam, że to był kluczowy moment tego meczu, także grając dziewiątkę już w zasadzie niewiele mieliśmy do powiedzenia. Tu jeszcze proszę przekazać. Powiedział pan, że przez moment pierwszej części drugiej połowy mieliście takie sytuacje, które dawały wam jakąś iskierkę nadziei, ale tak patrząc przy kroju całego meczu na pański zespół, tak przynajmniej naszym zdaniem wydaje nam się, że taką jedyną postacią, która już tu nie chodzi o wynik i wysokość, rozmiary tej porażki, taką postacią, która się wyróżniła w pańskiej takiej drużynie, to był bramkarz, który wybronił kilka sytuacji, wydawałoby się takich niemożliwych. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych zawodników, czy kogoś pan by wyróżnił? No trudno zdecydować, trudno wyróżniać. Ja nie jestem jakby zwolennikiem wyróżniania zawodników ani ich osądzania po meczu personalnie. Natomiast zgodzę się z tą opinią, zresztą ta opinia są fakty, że nasz bramkarz dzisiaj miał okazję do tego, żeby potwierdzić swoje miejsce w bramce, bo Gerlach w poprzednim sezonie był bramkarzem tylko rezerwowym. Rozpoczął ten sezon w bramce i dzisiaj potwierdził. Natomiast co do samych sytuacji, no po to stoi, żeby bronić. Natomiast należy z naszego punktu widzenia rozpatrywać już trenerskiego, jak dopuściliśmy do tych sytuacji, w których Arka miała możliwość oddania strzału na bramkę. Ale bramka zrobił to, co do niego należy, także tak bym to podsumował. Dziękuję bardzo. Z nami trener gospodarzy Arki Gdynia, Wojciech Łobodziński. Witam trenerze. Dzień dobry. Gratulacje, kolejne zwycięstwo, powrót na pozycję lidera. Prosimy na początku o podsumowanie dzisiejszego spotkania.
No oczywiście zwycięstwo okazałe i takie jednoznaczne, chociaż ja bym chciał zacząć od trudnych momentów w tym meczu, bo one były. Pierwszy trudny moment był niespodziewana strata bramki po kontrowersyjnym rzucie karnym, ale tutaj chcę usprawiedliwić sędziów, bo widziałem to w powtórce. No i niestety te karne takie już będą odgwizdywane, chociaż patrząc, nie wiem czy Państwo widzieli wczorajszy mecz Motoru z Termaliką, to teraz no nie umiem tego zrozumieć. Usprawiedliwieniem jest to, że w pierwszej lidze ta dostępność do tych kamer sędziów jest mniejsza niż w Ekstraklasie, więc to tak. No i po tym trudnym momencie, ale byłem spokojny, bo trzymaliśmy intensywność. Od pierwszej minuty tworzyliśmy sobie sytuację, byliśmy mocni, dobrze biegaliśmy. I nawet mówiłem na ławce, że bo bramkarz już zaczął grać na czas, chyba w 20 minucie powiedziałem, że jeszcze będzie się spieszył. I zaczął się już spieszyć w pierwszej połowie, więc tak. Drugi kryzysowy moment przyszedł między 45 a 55 minutą, gdzie nie wiem z jakiego powodu słabo weszliśmy w drugą połowę. No ale ta trzecia bramka dała nam ten oddech i później muszę jeszcze to powiedzieć na sam koniec. Głupie, nieodpowiedzialne, brutalne zachowanie obrońcy Stali Rzeszów. Zastanawiam się, co miał w głowie i myślę, że mam nadzieję, że komisja tutaj ligi zajmie się poważnie tym tematem, bo to po prostu jest tragiczne, co zrobił. Na szczęście Torniej wyszedł z tego, ale ta jego noga nie wygląda za dobrze. Zasłużone zwycięstwo okazało. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Panie trenerze, 3-0, 5-1 i kolejny bardzo ważny mecz, taki z gatunku o 6 punktów. Czy dla Pana w tej chwili będzie większym problemem studzenie takich emocji i tego hura optymizmu, bo musi Pan być zadowolony z tego, co Arka gra, musi Pan być zadowolony z tego, że Arka strzela bramki, musi Pan być zadowolony z tego, że Arka stwarza sytuację, no i na koniec pewien ból głowy. Musi Pan być zadowolony z zawodników, którzy wchodzą, bo ci wchodzący dają pewną jakość. Czy to właśnie przed tym teraz następnym meczem będzie taki element, który Pan będzie musiał ogarnąć w drużynie? No wydaje mi się, że już dzisiaj trochę inaczej podchodziłem do tej odprawy przedmeczowej. To już nawet nie chodzi o studzenie emocji, tylko o świadomość drużyny. I drużyna jak ma dobrą świadomość, to ona to rozumie. My mamy kilku doświadczonych piłkarzy, którzy rozumieją to i pomagają mi kontrolować te emocje. Te emocje w szatni. To oczywiście po dwóch takich zwycięstwach to może być jakiś problem, ale w drugą stronę gramy z drużynami bardzo mocnymi teraz i markami, także nie sądzę, żeby piłkarze mieli w głowie coś, że coś samo przyjdzie. Tak jak mówię, dzisiejsze te momenty kryzysowe pokazały, że samo nic nie przychodzi, więc a propos ławki, no cieszę się bardzo. Cieszę się, że te zmiany dały taki skok, bo też te zmiany były spowodowane potencjalnymi pauzami, czyli Janka Gola, czyli Olafa, więc musieliśmy tutaj szybko reagować i dzięki temu mogliśmy jeszcze dobić przeciwnika. Ja nie u góry. Jacek Kupczyński, Trójmiasto PL. Ja chciałem jeszcze ten wątek zmienników pociągnąć. No bo wszyscy widzą gole, widzą asystę. Czy trener tylko też na to patrzy, oceniając tych zawodników, czy jeszcze coś może dorzucić, chwaląc ich oczywiście, to co trener zauważył, a czego kibice być może nie zauważyli? Nie, no widać było, że tutaj, jeśli chodzi o Michała Boreckiego, bo to jest zawodnik, który jest bardzo, bardzo taki niedoceniany w sensie efektownej gry, ale to jest chłopak, który za każdym razem daje nam spokój, opanowanie, dobry odbiór, ustabilizowanie sytuacji na boisko, plus jak tylko ktoś pauzuje, on wskakuje do tego środka i daje radę. Więc to bramki, asysty oczywiście, to jest coś dla kibiców, coś dodatkowego, ale są zawodnicy jak on, czy Kasjan Witkowski, który obskoczy nam trzy pozycje, czy cztery w trakcie meczu i nie ma z tym problemu, bo wszędzie wygląda dobrze, więc bramki, asysty ok, ale to wszystko dookoła jest równie ważne.